Witajcie na moim blogu w Nowym Roku. Witam Was serdecznie 1 stycznia 2024 roku i życzę Wam, aby ten rok był bardzo, bardzo dobry, wyjątkowy, szczęśliwy, radosny. Abyście przeżyli go w zdrowiu, miłości, w zgodzie, w szacunku, wśród ludzi życzliwych sobie. Życzę Wam pięknych podróży, pięknych wrażeń i wszystkiego, wszystkiego, co sobie tylko życzycie, aby się spełniło. Ale wrócę na chwilę do dni przedświątecznych. No jakoś w tym gwarze świąta, było nas tutaj dużo, trzy pokolenia, więc nie znalazłam czasu, aby pokazać, to, jak razem z moimi wnukami przygotowywaliśmy makowe rogaliki. Więc zaprosiłam trzech moich małych muszkieterów: Leosia 9 lat, Tymonka 6 lat i Ignasia 4 lata. A jest tu jeszcze taka mała historia, która wiąże się z przepisem, a mianowicie mam taką książkę. Ta książka ma już 50 lat. Dostałam ją od mojego kolegi, chyba na imieniny. No, jeszcze to było w czasach szkoły średniej. Dlaczego dostałam od niego książkę pieczenie ciast i ciasteczek, kiedy w tamtym czas, w tamtych czasach mnie w ogóle nie interesowały takie rzeczy? Nic mi nie wychodziło, żadne pieczenie, żadne gotowanie, po prostu zero. Ale od wielu lat. To właśnie z tej książki wyciągam najlepsze przepisy na ciasta. I tak też tutaj w tej książce jest przepis na te rogaliki z makiem. Co tutaj mamy w składzie? 50 deko mąki, 10 deko margaryny, 15 deko cukru, 5 deko Drożdży, dwa jaja, szklanka mleka, porcja cukru waniliowego, sól do smaku, 25 deko marmolady albo maku i 2 deko tłuszczu do smarowania formy, jeżeli taką sobie tam smarujemy. Wiadomo, to jest przepis przed 50 lat, kiedy jeszcze nie było papieru do pieczenia. Dzisiaj sobie ułatwiamy. Oczywiście trzeba przygotować rozczyn, pozostawić go na, do wyrośnięcia na 5 minut, a roszczyn to trochę mąki, trochę cukru, drożdże i trochę ciepłego mleka. I to wszystko wymieszać, oczywiście zostawić w ciepłym miejscu na 5 minut. Mąkę przesiać, połączyć z wyrośniętym roszczynem, dodać utarte żółtka i letnie mleko. No i pozostaje nam wyrabiać, 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 wy, wyrabiać, w międzyczasie dodać letni rozpuszczony tłuszcz. I dalej, i dalej, wyrabiać, wyrabiać, aż będzie, aż zaczną się pojawiać takie. Pęcherzyki. No, i potem pozostawić do wyrośnięcia. A dalej wałkowanie, wycinanie, nakładanie, nadzienia, zwijanie rogalików ale to już pokazują Leoś, Tymuś i Ignaś. Jak widać, a potem, no to już tylko do piekarnika. Jak widać, rogale udały się wspaniale, były bardzo smaczne. No i w zasadzie nie ma śladu po nich. Dzisiaj tyle. Oczywiście, mam pewne przemyślenia w związku z, u, z rokiem, który minął również z rokiem, który przyszedł, ale o tym kiedy indziej. Dzisiaj jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Jeżeli wam się podobało, dajcie kciuka do góry. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.